Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 och Kajtuś, to ja! Babciu, poczytaj nam książkę. O, nasza książeczka o Kajtusiu? Ciekawe, co u niego? Ta historyjka ma tytuł Kajtuś chce być maluszkiem. Ruzia i Kajtuś od samego rana byli zajęci. Bardzo zajęci. Ojej, jak mogliście tak nabałaganić? Ha. Niewiarygodne. Może zdążymy trochę posprzątać przed obiadem? Kajtek, proszę, żebyś mi pomógł. Ale Ruzia nie sprząta. No dobrze, zobaczmy. Ruziu, trzeba posprzątać. Widzisz? Zbieramy zabawki. Doskonale, skarbie, przynieś inne. Mamo, dlaczego ona się bawi? To nie fair. Ja też chcę się tak bawić. Synku, Ruzia jest za mała, żeby zrozumieć, o co chodzi. Jak podrośnie, na pewno będzie pomagać. Ty jesteś duży. Możesz po sobie sprzątać. Kajtuś uważał, że mama jest niesprawiedliwa. Był bardzo zły. Pić z kubka z dzióbkiem. Dobrze. I pokrój mi kanapkę na małe kawałki, tak jak Ruzi. Mnie też, mamo. Chcesz śliniaczek? Synku! Fajnie jest być dziedziusiem! Kajtuś uważał, że bycie maluszkiem jest przyjemniejsze niż bycie 4-latkiem. Nie przeszkadza mi, że bawisz się w maluszka. Tylko proszę, żebyś nie był takim małym brudaskiem. Po obiedzie Kajtuś i Ruzia bawili się jak dziedziusie. Bardzo im się to podobało. Ja też spać? Tak, wszystkie maluszki śpią po obiedzie. Połóż się do łóżka, a ja przyjdę cię utulić. Kajtusiowi wcale nie chciało się spać o tej porze. Ale skoro był taki mały jak Ruzia, nie miał wyboru. Odpocznij sobie, syneczku. Co się stało, Kajtusiu? Ja nie chcę spać w dzień. Wszystkie maluszki odpoczywają po południu. Już nie chcę być maluszkiem. Chcę znowu mieć 4 lata. Świetnie. To może pogramy w karty? Pewnie. Cieszę się, że znowu mam 4-latka. Wygrałem. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwilę nowa zagadka. Mama i tato słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, Kajtuś.
Tym razem Kajtuś wybrał się z przyjacielem na piknik. I o tym dzisiejsza historia. Ma tytuł Kajtuś na pikniku. To był piękny dzień. Kajtuś z całą rodziną jechali na piknik. Jesteśmy na miejscu! Hurra! Kajtuś zaprosił jeszcze swojego kolegę, Leosia. Proszę bardzo. To wszystko, co nam potrzeba. Nie, chyba nie wszystko. Niemożliwe. Czyżbym o czymś zapomniał? Tak. Ciekawe o czym? Nie mamy nic na piknik. Haha, wiem. Tylko żartowałem. Pomożecie to wyjąć? Oj, jakie to ciężkie. Po pikniku nie będzie o wiele lżejsze. Kajtuś i Leoś szli z rodzicami przez las. Tu jest jak w waszej książce o dzielnych rycerzach i smokach, prawda, chłopcy? Tak. Kajtuś bardzo lubił pikniki z rodzicami. Ale jeszcze bardziej lubił zabierać Leosia, bo mógł się z nim bawić, kiedy skończyli jeść. Tylko nie chodźcie za daleko. Dobrze, tato. O, zobacz. Uważaj, jestem dzielnym rycerzem i mam miecz. Uważaj. O, ja też mam miecz. A to jest groźny smok. Tak, walczymy z groźnym smokiem. Kajtuś i Leoś lubili bawić się w rycerzy walczących ze smokami. Kajtek, Leoś! Kajtek, Leoś, wracajcie do nas! Ale nie udało im się pobawić zbyt długo. O, co się stało? O! Chowajmy się tutaj. Ruzia przestraszyła się burzy. Zupełnie jakby ryczał smok, prawda? Hmm. Ruziu, patrz! Jestem nieustraszonym rycerzem, a to mój miecz. Też jestem dzielnym rycerzem. Pokonamy smoka. Nie bój się, obronimy cię. Wszystko w porządku, dzielni rycerze? Nie ma już żadnych smoków? Nie bój się, tato, ciebie też obronimy. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi, Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 Kajtuś. To ja. Dzieci, co się stało? Czekamy na koleżanki i kolegów. No, to może opowiem wam bajkę. Co dzisiaj robił Kajtuś? Dzisiejsza bajka nosi tytuł Przyjaciele Kajtusia. Przyjaciele Kajtusia. Kajtuś użalał się nad sobą. Co się stało, Kajtusiu? Nie jesteś wesoły? Nie jestem. Nie mam się z kim bawić. Nie masz przyjaciół? Nie, nie mam. Wtedy Kajtuś naprawdę myślał, że nie miał przyjaciół i dlatego czuł się bardzo smutny i samotny.
Na pewno masz przyjaciół. Zastanówmy się przez chwilkę. A ta miła Klementynka? Klementynka uwielbia cukierki. Mogę? Nie. Dobrze. Chcesz cukierka? O nie! Ułożę te żółte w rzędzie. Kajtusiu, ten cukierek leżał na podłodze. Nie możesz go zjeść. Poczekaj, mam inne cukierki. Są czyste. To koleżanka, a może masz kolegów? Ale chyba jednak nie mam. Pomyślmy. A ten chłopiec Leon? Leon jest śmieszny. Czego się tak śmiejecie? Z niczego, mamo! No więc, to już dwoje przyjaciół. Masz innych? Nie. Naprawdę? A Gilbert nie jest twoim przyjacielem? Kajtuś zapomniał o kotku, który był jego przyjacielem. Gilbert, mój przyjaciel. Kajtuś poczuł się lepiej. Na początku wydawało mu się, że nie miał żadnych przyjaciół. Teraz Kajtuś wiedział, że ma ich troje. A skoro ma troje przyjaciół, to może ma ich o wiele więcej. Ruzia jest moją siostrą i moją przyjaciółką też. Masz rację. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panu. Pan Hinkiel też jest moim przyjacielem. Mam ich wielu, prawda, babciu? Tak, masz. Zobacz, kto idzie. O, to mamusia i tatuś. Jesteście moimi przyjaciółmi. Jak Ruzia, Gilbert, pan Hinkiel, Klementyna i Leon. Czy wymieniłeś wszystkich? Tak. Nie zapomniałeś o kimś? O, tak. Też jesteś moją przyjaciółką, babciu. Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam. Przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się. Ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Może dzięki temu poczujesz się lepiej? Pora na bajkę. Kiedy Kajtuś miał 3 lata, bardzo bolało go ucho. Kajtuś idzie do lekarza. Nie chcę iść do pani doktor, mamo. Dlaczego, Kajtusiu? Coś mi robiła. Czujesz się lepiej. Już nie będzie bolało. Pani doktor cię prosi, Kajtusiu. Kajtusiu, pani doktor jest miła. Nie lubię jej. Mój dinozaur ugryzie panią doktor. Kajtusiu. Dzień dobry. Miło cię znowu widzieć. Jak się czuje twoje ucho? Zobaczmy. Nie. Mój dinozaur panią ugryzie. Dinozaur, nie ciesz się, że mnie widzi. Myślisz, że pozwoli mi zajrzeć do twojego ucha? Ostatnim razem, kiedy Kajtuś był u lekarki, bardzo bolało go ucho. Więc to czego nie lubisz? Włożyła mi to pani w ucho, to bolało. Kajtusiu, może chciałbyś przez to popatrzeć?
To naprawdę ciekawe. Dobrze. No i? Mogę zajrzeć ci do ucha? Czujesz się już lepiej i nie będzie bolało. Dobrze. Jestem bardzo zadowolona. Za kilka dni będziesz zdrów. Och nie, nie ugryzie mnie, prawda? A, rozumiem. Mam zajrzeć do ucha dinozaura. Tak. Chyba podawałeś mu właściwe leki, doktorze Kajtusiu. Świetnie, doktorze Kajtusiu. Dinozaur jest zupełnie zdrów. Kiedy doktor Kajtuś wrócił do domu, bardzo chciał znaleźć kogoś z bólem ucha. Ha, masz śmieszne uszy, Gilbercie. O! A chcę ci zajrzeć do ucha. Co się stało? Co się dzieje? Jesteś już dużym chłopcem. Już 4 latka mam, przedstawić chcę się wam. Możecie mówić mi Kajtuś. Świat szybko zmienia się, ja wszystko poznać chcę. Co chwila nowa zagadka. Mama i tata słuchają mnie. Ja wciąż pytania zadawać im chcę. A kiedy jest mi źle i płakać mi się chce, niech wszyscy wiedzą, że Kajtuś, 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 to ja. Spodoba wam się ta bajka? Przepraszam. Zobaczmy. Dzisiejsza bajka nosi tytuł Starszy brat Kajtuś. To się wydarzyło, kiedy Kajtuś miał 2,5 roku. Starszy brat Kajtuś. Przyjdzie siostrzeczka, mamusiu? Już niedługo, Kajtusiu. Dzisiaj jadę do szpitala. Babcia się tobą zaopiekuje. Kilka dni później Kajtuś niecierpliwie czekał, kiedy zobaczy Ruzię po raz pierwszy. Jesteśmy! Cała trójka! Przywitaj się ze swoją siostrą, Kajtusiu. To jest Ruzia. Kajtuś nie był pewien, czy lubi Ruzię. Och, jaka śliczna, naprawdę słodziutka. Czyż nie jest urocza? Jest moją kochaną dziewczynką. Ruzia nie była zadowolona. Kajtuś też nie. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Wszyscy zajmowali się Ruzią. Kajtuś obraził się nawet na swoją przytulankę. Chciałbyś pokołysać dzidziusia? Nie. Kajtuś nie wiedział, czy lubi Ruzię. No dobrze. Może później. Tata nie był zadowolony, że Kajtuś szczypie Ruzię. Kajtusiu, dlaczego to zrobiłeś? Bo nie lubię Ruzi. Dlaczego? Bo Ruzia nie chce się bawić. Ona jest niemowlakiem. Jest za mała, żeby się z tobą bawić. Trudno jest być starszym bratem, co? Jako starszy brat możesz chronić Ruzię, bo ona jest malutka. A czy nie chciałbyś mi pomóc? Sam sobie nie poradzę.
Proszę, podaj mi pieluszkę. Ty też czujesz się odtrącony, Gilbercie? Przewinęliście ją? Tak, pomogłem tatusiowi. Chciałbyś ją podtrzymać? Tak, mamusiu. Ostrożnie. Co się stało, Kajtusiu? Rusia ładnie pachnie. Bohaterom głosów użyczyli Elżbieta Gertner, Katarzyna Łukaszyńska, Grażyna Kopeć, Andrzej Kudy, Aleksander Galek. Wersja polska, GMC Studio.